Chciałbym podziękować organizatorom za zaproszenie mnie do wygłoszenia wykładu w tym cyklu. Proszę Państwa, nie jestem pewien, jaka jest Państwa wiedza na temat teorii gier. Ja zakładam, że Państwo mają ogólne pojęcie na temat teorii, ale chciałbym może rozpocząć od pewnych uwag definicyjnych, tak dla porządku. Później przyjdę do kwestii szczegółowych. Proszę Państwa, czym jest teoria gier, mówiąc najogólniej? Teoria gier to jest jedna z gałęzi pewnej szczególnej teorii matematycznej, jaką jest teoria racjonalnego wyboru. I to jest teoria, która zajmuje się kwestią racjonalności decyzji. I teraz jaka jest różnica między pewnymi podteoriami teorii racjonalnego wyboru? Do tych podteorii należy teoria decyzji jako taka, w ścisłym sensie, i teoria gier. Proszę Państwa, teoria decyzji to jest taki dział teorii racjonalnego wyboru, który zajmuje się takimi decyzjami, których skutki nie zależą od zachowań innych ludzi. To znaczy, na przykład, jeżeli Państwo dzisiaj wychodzą z mieszkania, zastanawiają się, czy wziąć parasol, czy nie wziąć parasola, to skutki Państwa decyzji zależą od prawdopodobieństw, które Państwo przypiszą stanom świata, pada deszcz, nie pada deszcz. Czyli skutki zależą od pewnych stanów niepersonalnych. Natomiast teoria gier jest w pewnym sensie ciekawszą gałęzią teorii racjonalnego wyboru, ponieważ ona zajmuje się takimi typami decyzji, w których skutki naszych działań zależą od zachowań innych ludzi. I tu jest jakby taki dość istotny punkt w tej definicji. Mianowicie w przypadku teorii racjonalnego wyboru my staramy się przewidzieć, co zrobią inne osoby, podejmując własną decyzję. Jednocześnie te osoby, od których zachowań zależą skutki naszych działań, również starają się przewidzieć nasze własne decyzje, czyli jest tutaj pewnego rodzaju zapętlenie. Taką najprostszą sytuacją teoriogrową, z którą mamy do czynienia na co dzień w bardzo wielu sytuacjach, jest sytuacja zawierania różnego rodzaju umów. To, czy zawrzemy umowy z jakąś osobą, zależy od naszych przewidywań odnośnie tego, czy dana osoba wywiąże się z zobowiązania i tak dalej. To jest klasyczna sytuacja teoriogrowa. Dzisiaj Państwo, przychodząc na wykład, pewnie Państwo znajdowali się w sytuacji decyzyjnej, to znaczy Państwo pewnie rozważali dwa stany świata, to znaczy wykład będzie nieudolny, nierzetelny, nudny. To byłaby jedna opcja, a druga była taka, że on będzie w miarę ciekawy. No i teraz ja zakładam, że te osoby, które przyszły, przypisały większe prawdopodobieństwo temu stanu świata, że on będzie ciekawy. Natomiast, no oczywiście mogli Państwo się, czy mogą Państwo się rozczarować, to zobaczymy, jaka Państwa będzie reakcja. Natomiast mogła być sytuacja również inna, to znaczy Państwo przychodząc na wykład mogli tak naprawdę być zupełnie zainteresowani teorią gier, natomiast mogli Państwo być zainteresowani spotkaniem się z osobą, która zwykle przychodzi na te wykłady. Zakładamy, że Państwo nie mieli możliwości skoordynowania swojego zachowania z tą osobą i jakby podejmując decyzję, czy przyjść dzisiaj do Piedzartu o godzinie 18:30, Państwo starali się przewidzieć, czy ta osoba, z którą Państwo się tutaj chcieli spotkać, się tutaj znajdzie, czy się tutaj nie znajdzie. Zakładamy, że ta inna osoba również w takiej analogicznej sytuacji decyzyjnej się zajmowała. Czyli Państwo mogli być w dwóch rodzajach sytuacji. Teoriogrowej, czyli tak zwanej strategicznej, albo w sytuacji czysto decyzyjnej. Pewnie w tym przypadku była to sytuacja czysto decyzyjna. No w każdym razie, podsumowując, teoria gier zajmuje się sytuacjami tak zwanymi strategicznymi, w której my staramy się przewidzieć zachowania innych ludzi i od naszych przewidywań uzależniamy nasz własny wynik. Proszę, teraz jakby taka najogólniejsza charakterystyka sytuacji, w których się zwykle teoria gier stosuje. Otóż teoria gier powstała w korporacji RAND w Stanach Zjednoczonych w latach 50. Może troszkę wcześniej, ale już szczegóły historyczne są nieistotne. W każdym razie wtedy rozkwitła, wtedy był naprawdę taki boom ogromny na teorię gier, ponieważ wiązano z nią nadzieję w kontekście zimnej wojny. To znaczy wiadomo, że rozkwitało wtedy myślenie strategiczne. A strategowie amerykańscy starali się znaleźć najlepszy sposób postępowania z tym blokiem wschodnim i vice versa. I właśnie w tych latach powstała teoria gier, czy powstała w kontekście, że tak powiem, dość mrocznym, prawda? I generalnie z tymi takimi mrocznymi kontekstami, w jakiś sposób unieszkodliwienia przeciwnika, zwyciężenia w sytuacji konfrontacyjnej, teoria gier się kojarzy. To skojarzenie jest o tyle trafne, że faktycznie najbardziej może obiecujące, czy najbardziej interesujące zastosowania teorii gier miały miejsce w ekonomii. To oczywiście też jest nauką w pewnym sensie mroczną. Zresztą jest słynny artykuł o ekonomii jako ponurej nauce, prawda? W której mamy do czynienia z różnymi uczestnikami sytuacji rynkowej. Każdy chce, że tak powiem, maksymalizować swoje zyski. No i w tym przypadku jest znów nadzieja wiązana z teorią gier, że być może to narzędzie uda nam się zwyciężyć na rynku, wyeliminować konkurentów. No, proszę Państwa, nie chciałbym mówić o tych zastosowaniach teorii gier klasycznych. Chciałbym przedstawić być może mniej znane oblicze teorii gier, oblicze
w pewnym sensie jaśniejsze. To znaczy, chciałbym przedstawić taki rodzaj zastosowań teorii gier, które wiążą się z etyką. Ja nie chciałbym na samym początku tego wykładu przedstawiać jakiejś klasyfikacji zastosowań teorii gier w etyce, ponieważ ona byłaby no mało przejrzysta. To znaczy, bez ilustrowania tej typologii przykładami byłoby to chyba mało pożyteczne. Dlatego chciałbym wyjść niejako od szczegółu, czyli od zaprezentowania kilkunastu, w zależności od tego, na ile czas pozwoli, zastosowań teorii gier w kontekstach etycznych, które nie chodzi o rywalizację stron, przynajmniej w takim bezpośrednim sensie, jak w kontekście zimnej wojny, czy w kontekście rywalizacji ekonomicznej, ale w kontekstach no, mających więcej wspólnego z etyką. I proszę Państwa, chciałbym zacząć od analizy świetnie Państwu znanej opowieści czy sytuacji przedstawionej w pierwszej Księdze Królewskiej na temat mądrości Salomona. Stawiam tutaj znak zapytania, dlatego, ponieważ teoretycy gier kwestionują mądrość Salomona. Natomiast zanim przedstawimy rozumowanie teoretyków gier, które w jakiś sposób kwestionuje mądrość Salomona, ja chciałbym najpierw przypomnieć historię. Ten fragment Księgi Królewskiej zaczyna się od opisu Salomona jako największego mędrca. Słynne zdanie, że Bóg dał Salomonowi mądrość i rozsądek nadzwyczajny oraz rozum nieogarniony jak piasek na brzegu morza. To też mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi wschodu i mądrość Egipcjan. I po tym fragmencie, tu są kropki, ale ta opowieść następuje zaraz po tej ogólnej charakterystyce Salomona. Następuje słynny opis historii z dwiema nierządnicami, które przychodzą do króla Salomona i każda z nich mówi, że jej dziecko żyje, a to dziecko, które zmarło, to jest dziecko tej drugiej kobiety. Ja nie będę czytał tego, Państwo znają dokładnie tą opowieść. Ona jest dość interesująca psychologicznie, natomiast bardziej być może interesująca niż zwykle to wygląda w streszczeniach, ale w każdym razie chciałem się oprzeć na tym najbardziej, na samym rdzeniu tej historii. To znaczy, Salomon musi rozstrzygnąć spór, komu przyznać, której z dwóch matek przyznać dziecko. I teraz w jaki sposób się objawia mądrość Salomona i co wzbudziło wielki zachwyt wśród poddanych Salomona? Otóż, jak Państwo pamiętają, zachwyt ten wzbudziła następująca decyzja Salomona. Salomon każe swoim poddanym czy sługom, żeby przynieśli mu miecz. No i w tym momencie, w którym Salomon ten miecz dostaje i nakazuje rozciąć żywe dziecko na dwoje i dać połowę dziecka jednej matce i drugiej matce. Wtedy jedna z kobiet wybucha płaczem i woła litości Panie, bo niech dadzą jej dziecko żywe, abyście tylko go nie zabijali. No i teraz jest jasne, że ta matka jest matką prawdziwą. I to jest jakby przejaw mądrości Salomona, który stworzył pewną sytuację quasi-strategiczną. I teraz ta sytuacja quasi-strategiczna pozwoliła mu ujawnić prawdziwą matkę i wskazać matkę fałszywą. Jest interesujące, że jeżeli byśmy dokładnie przeczytali ten tekst, to nie jest tak naprawdę jasne, która z tych dwóch matek jest zdjęta litością i nakazuje jakby zrzeka się swojego dziecka w momencie, w którym zapada decyzja o jego rozcięciu na pół. Gdy Państwo porównali tą pierwszą część z tą drugą, to okazałoby się, że jest to pewna niejasność tej historii, ale to jest kwestia jakby egzegetyczna zupełnie związana z tematyką teorii gier. No i teraz przejdźmy do jakby najprostszej i najbardziej oczywistej próby rekonstrukcji tej sytuacji za pomocą takich elementarnych narzędzi teoriogrowych. Proszę Państwa, jak można by wyrazić pomysł Salomona w języku teorii gier? Tak jak wcześniej powiedziałem, Salomon stwarza pewną grę, czy stwarza pewną sytuację strategiczną dla tych dwóch kobiet i teraz ta sytuacja strategiczna pozwala mu zrekonstruować preferencje obu tych kobiet, a preferencje obu tych kobiet jakby są charakterystyczne albo dla prawdziwej matki, albo dla fałszywej matki. I teraz, żeby przedstawić to w sposób jakby bardziej wyraźny czy namacalny. Przecież załóżmy, i chyba to jest, znaczy Salomon zakłada de facto, jeżeli byśmy chcieli w języku strategicznym przedstawić jego decyzję, że prawdziwa matka ma następujący układ preferencji. To znaczy, ona, i to jest zupełnie naturalne, na pierwszym miejscu stawia taki wynik, który powstaje, gdy ona nie zrzeka się dziecka, a zrzeka się dziecka
ta druga kobieta. No bo wtedy to dziecko trafia do niej, a nie do tej drugiej kobiety. To jest zupełnie intuicyjne i zresztą taki sam wynik jest najlepszy dla fałszywej matki, bo fałszywa matka na początku również mówi, że dziecko należy do niej. A więc ten fragment świadczy o tym, że ona również pragnie mieć to dziecko. Czyli jakby tutaj istnieje zbieżność między preferencjami matki, prawdziwej matki fałszywej. Natomiast różnica przejawia się, jeżeli chodzi o dalsze wyniki. To znaczy, dla matki prawdziwej wynik zrzec się dziecka, czyli jakby obie matki zrzekają się dziecka, jest wynikiem, który jest lepszy od wyniku zrzec się dziecka, czyli ja się zrzekam dziecka, a inna matka dziecka się nie zrzeka, od wyniku z kolei, gdy obie matki nie zrzekają się dziecka, bo wtedy następuje śmierć, następuje decyzja, ten sługa Salomona przecina dziecko na pół. Istotne w tym układzie preferencji jest to, że dla prawdziwej matki sytuacja, w której dziecko trafia do innej kobiety, do fałszywej matki, jest lepszą sytuacją niż sytuacja, w której dziecko ponosi śmierć. To jest jakby esencja pomysłu Salomona. Natomiast dla fałszywej matki ten układ preferencji jest inny. To znaczy śmierć dziecka jest lepsza niż znalezienie się dziecka u innej kobiety. Czyli taki jest układ preferencji obu kobiet. No i teraz, co jest najbardziej interesujące? Teraz możemy wprowadzić proste narzędzia toriograwe, żeby pokazać, jak przebiega rozumowanie matek i dlaczego taki układ preferencji prowadzi de facto do określonej reakcji matki prawdziwej, określonej reakcji matki fałszywej. Zachowanie, które przewidywał, jeżeli chcemy, że tak powiem, bona fide interpretować tę tezę o mądrości Salomona, Salomon, kreując tę sytuację strategiczną. Czyli, proszę Państwa, proszę zauważyć, mam tutaj taką tabelkę, która ilustruje interakcję między dwiema matkami. Prawdziwa matka ma strategię zrzeć się dziecka, nie zrzeć się dziecka, czyli to są strategie prawdziwej matki. Analogiczne strategie ma matka fałszywa. I teraz liczby w tej tabelce ilustrują jakby ranking preferencji wyników poszczególnych matek. Czyli na przykład, jeżeli mamy prawdziwą matkę, to zgodnie z tym, co mówiłem wcześniej, nie zrzeć się dziecka, ona się nie zrzeka dziecka, fałszywa matka zrzeka się dziecka, jest najwyższy, najlepszy. Czyli to jest wypłata 3. No i teraz, że powiem, w ten sam sposób ten układ preferencji został wpisany w tą tabelę. Istotne, tak jak wcześniej mówiłem, jest to, że dla matki fałszywej sytuacja śmierci dziecka, czyli niezrzeczenia się dziecka, jest wynikiem lepszym niż sytuacja, w której matka fałszywa zrzeka się dziecka, a matka prawdziwa nie zrzeka się dziecka, bo tutaj mamy wynik 0. Czyli krótko mówiąc, w tej tabelce w poszczególnych ćwiartkach, które opisują w kategoriach jakby użyteczności czerpanej przez matkę poszczególne wyniki, które powstają przy wyborze określonych strategii. Otóż w tej tabelce ten wynik zrzec się dziecka, nie zrzekać się dziecka, czyli dziecko trafia do innej kobiety, jest dla matki fałszywej wynikiem najgorszym. No i teraz, jeżeli mamy taki układ preferencji, to zgodnie z teorią gier, wynikiem musi być wynik, w którym matka prawdziwa zrzeka się dziecka, a matka fałszywa dziecka się nie zrzeka. Dlaczego to musi być wynik, zakładając, że matki są racjonalne w tym sensie, że postępują zgodnie z swoimi preferencjami, które przypisaliśmy im na początku? Otóż odpowiedź jest prosta, to znaczy prosta i skomplikowana. Według teorii gier wynikiem interakcji między podmiotami zawsze będzie wynik równowagi. Czym jest wynik równowagi? Wynik równowagi to jest taki wynik, w którym żadna z matek nie ma interesu, czy żaden z graczy nie ma interesu w zmianie swojej strategii przy założeniu, że druga osoba też nie zmienia swojej strategii. Proszę zobaczyć. Tutaj mamy ten wynik, który de facto jest wynikiem z tej opowieści Salomona. Mianowicie, jeżeli wczujmy się w prawdziwą matkę, jeżeli prawdziwa matka zakłada, że fałszywa matka nie zmieni swojej strategii, czyli wybiera strategię nie zrzekać się, to ona nie ma żadnego interesu w tym, żeby ze zrzekać się przejść na nie zrzekać się, czyli zmienić swoją strategię, no bo wtedy otrzymuje wynik 0, tutaj ma wynik 1. Natomiast jeżeli wejdziemy w położenie matki
fałszywej, no to zobaczymy, że mamy znów analogiczną sytuację. To znaczy, jeżeli jesteśmy tutaj i matka fałszywa zastanawia się, czy zmienić strategię, nie zrzekać się, zrzekać się przy założeniu, że matka prawdziwa nie zmienia swojej strategii, no to jest jasne, że jej się to nie opłaca, w kategoriach mówiąc językiem ekonomicznym, ponieważ wtedy z wyniku 3 spadłaby na wynik 1. Czyli jest to wynik stabilny, wynik naturalny, wynik, który musi powstać przy tym układzie preferencji. Ten wynik równowagi jest nazywany tak zwaną równowagą Nasha. John Nash jest jednym z twórców teorii gier, jednym z matematyków, który miał największy wkład w rozwój teorii gier, i on właśnie zdefiniował pojęcie równowagi Nasha, co jest interesujące. Teoria gier się tak naprawdę rozwinęła i zaczęła w momencie, w którym Nash udowodnił, że dla wszystkich gier, w których mamy skończoną ilość strategii, czyli w której tutaj nie ma, że tak powiem, nieskończonej ilości opcji, które mogą wybierać poszczególni gracze, ale ich liczba jest skończona, zawsze taka równowaga istnieje. I to pokazało, że właśnie można stworzyć dla teorii gier, dla sytuacji strategicznych pewną ogólną teorię gier. No w każdym razie, można interpretować zachowanie Salomona jako, podsumowując, następujące. Salomon stwarza sytuację strategiczną między matkami, która pozwala mu przewidzieć, odczytać czy ujawnić ich rzeczywiste preferencje w oparciu o wybór strategii, którego dokonuje. Czy można powiedzieć, że Salomon zachował się tutaj jako klasyczny teoretyk gier. Oczywiście być może narzędzie, które stosujemy do opisu tej sytuacji, jest to niewspółmierne, niepotrzebne jest tak skomplikowane narzędzie. W każdym razie chciałem wprowadzić te podstawowe pojęcia równowagi, strategii i pewnych liczb, które ilustrują ranking wyników, które poszczególne matki mają. Proszę Państwa, teraz kilka uwag, które jakby uzasadnią ten znak zapytania, który pojawił się w tytule tego fragmentu, Mądrość Salomona ze znakiem zapytania. Znaczy, może najpierw uwaga, która nie jest krytyczna. To znaczy, istotne w założeniu, w decyzji Salomona jest to, żeby w układzie preferencji fałszywej matki ta śmierć dziecka, czyli ten wynik, że w którym obie kobiety się nie zrzekają dziecka, był lepszym wynikiem niż sytuacja, w której dziecko trafia do innej kobiety, do prawdziwej matki, prawda? Natomiast w układzie preferencji prawdziwej matki jest to odwrotne. Matka prawdziwa nie poświęci dziecka, nawet w sytuacji, w której no, traci to dziecko. Woli, żeby dziecko trafiło do innej kobiety, niż gdyby miało zginąć. I teraz, co jest interesujące, to jest taka uwaga techniczna, co byłoby argumentem na rzecz mądrości Salomona. To znaczy, gdyby ten ranking preferencji troszkę inaczej przedstawić, niż ja to zrobiłem na początku i na tej podstawie skonstruowałem tą tabelkę, ale w taki sposób, że zawsze te dwa wyniki będą w taki sposób przez matki prawdziwą i fałszywą hierarchizowane, to zawsze wynik będzie taki, jakiego oczekiwał Sokrates. Czyli krótko mówiąc, można powiedzieć, że ta procedura, którą on zbudował, Salomon, przepraszam, nie będę mówił o Sokratesie, dlatego nie wiem, dlaczego on się tutaj pojawił. Nawet nie byli rówieśnikami mądrość, ale Sokrates nic nie wiedział, a Salomon. Znaczy poza tym, że nic nie wiedzie. Natomiast w każdym razie ta procedura jest odporna na pewne wariacje w hierarchii preferencji matki. Ale proszę Państwa, teraz skomplikuję troszkę sprawę. I to będzie taka dygresja, która może być nie do końca klarowna. Ja nie zakładam, że wszystkie szczegóły. Państwo na pewno by mieli więcej czasu i się temu przyjrzeli, by to było jasne, bo to jest de facto nieskomplikowane, ale język jest być może sztuczny, dlatego dla Państwa to może być nie do końca przejrzyste, ale chciałbym, żeby sama idea, intuicja była przejrzysta. To znaczy, w jaki sposób teoretycy gier krytykują mądrość Salomona? Proszę Państwa, oczywistym zarzutem w stosunku do Salomona jest to, że on zakłada, że fałszywa matka nie będzie ukrywać swoich prawdziwych preferencji, czyli nie będzie dobrym strategiem. No bo gdyby fałszywa matka udawała litość, przewidziała, zresztą nie było to aż tak trudne do przewidzenia, że przecież takie zachowanie będzie sygnalizowało, że jest fałszywą matką, to wtedy cała procedura Salomona okazałaby się zupełnie nieskuteczna. Czyli krótko mówiąc, Salomon zakłada, że matki nie będą dobrymi strategami, w tym sensie, że nie będą starały się jego samego przechytrzyć, co jest założeniem, no można się zastanawiać, czy kontrfaktycznym, czy założeniem uzasadnionym, zważywszy na to, że to przechytrzenie Salomona nie było tutaj szczególnie skomplikowane. I w każdym razie, teoretycy gier, Dixit i Skiz na przykład napisali, że
w ramach krytyki Salomona, że cały Izrael powinien, że tak powiem, postawić Salomonowi ocenę dostateczną z myślenia strategicznego i czując przed nim strach, nie raczej z powodu jego szczęścia, że udało mu się trafić na takie kobiety, które nie mają zbyt rozwiniętego zmysłu strategicznego, niż z powodu jego mądrości. A teraz zastanówmy się, czy ta krytyka jest tak naprawdę słuszna i co można byłoby zaproponować w zamian. I właśnie tu będzie ten wątek troszkę bardziej techniczny rozważań, ale to będzie tylko jeden taki wątek w trakcie tego całego wykładu. Chciałbym tylko Państwu pokazać na pewno troszkę bardziej wyrafinowane zastosowanie teorii gier niż to, które pojawiło się w kontekście takiej prostej rekonstrukcji myślenia czy rozumowania Salomona. Chodzi o rzecz następującą. To jest pytanie, które sobie postawi każdy teoretyk gier, który zajmuje się w taki sposób, powiedziałbym, techniczny i wszechstronny problemem Salomona. Mianowicie, czy można zbudować taką procedurę, która niezawodnie wskazywałaby prawdziwą matkę przy założeniu, że matki są dobrymi strategami. Czyli taką procedurę, która byłaby odporna na to, co mogła zrobić fałszywa matka, czyli na udawanie preferencji matki prawdziwej. I teraz będzie właśnie ten wątek troszkę techniczny, ale właśnie chodzi o samą ideę, nie chodzi o szczegóły, ale chodzi o samą ideę. Mianowicie można zbudować pewną procedurę, która właśnie byłaby tego rodzaju. Taką procedurę właśnie budowali ci dwa wymienieni przeze mnie teoretycy gier. Ja ją troszkę uprościłem, ale mimo tego proszenia cały czas jest dość złożony. Mianowicie można sobie wyobrazić taką sytuację, taką złożoną grę. Czyli krótko mówiąc, znów Salomon wprowadza matki w pewną sytuację strategiczną, w której one muszą podjąć określone decyzje, ale jest to inna sytuacja niż ta, z którą mieliśmy do czynienia wcześniej. Sytuacja jest to bardziej złożona. Mianowicie zaczynamy od etapu pierwszego, w którym Salomon ustala jakąś karę K. Ta kara, jej wysokość nie jest tak naprawdę istotna. Ona musi być dotkliwa, ale ona wysokość nie jest aż tak bardzo istotna. Ustala jakąś karę. Teraz nazwijmy sobie te matki Ewą i Anną, żeby może troszkę barwniejsza była ta dość sucha prezentacja, która teraz nastąpi. Mianowicie procedura jest taka, to jest nieistotne, która z matek rozpoczyna tą grę tak naprawdę. Procedura jest znów odporna na to, możemy rzucić monetą, która z matek zaczyna tą grę. Teraz załóżmy, że trafiło na Ewę. I teraz w tym pierwszym etapie, w którym kobiety muszą podjąć decyzję, Ewa zrzeka się dziecka albo nie zrzeka się dziecka. Jeżeli Ewa zrzeka się dziecka, to jej wypłata wynosi 0. Natomiast wypłata dla, znów mówię suchym językiem teoriogrowym, wypłata dla Ewy wynosi 0, ponieważ do niej dziecko nie trafia. Natomiast wypłata dla Anny wynosi WA. Jest to wartość, jaką Anna przypisuje dziecku. No, trzeba kwantyfikować niestety użyteczności nawet w takich sytuacjach, w których to się wydaje niewłaściwe, że chcemy posługiwać się teorią gier. I teraz, jeżeli Ewa nie zrzeka się dziecka, gra przechodzi do etapu następnego. W tym etapie następnym Anna musi zdecydować. Mianowicie może zaoferować pewną cenę. Licytować dziecko, krótko mówiąc, jeżeli decyduje się właśnie wybrać tą ścieżkę, to znaczy oferuje C, Ewa płaci karę, czyli ta matka, która rozpoczynała grę. Natomiast jeżeli Anna nie chce tego zrobić, może zrzec się dziecka. W tym momencie dziecko trafia do Ewy. Ewa ma WE, czyli wartość, jaką przypisuje dziecku. Natomiast wypłata dla Anny wynosi 0. I teraz, co się dzieje, jeżeli jednak Anna oferuje C, Ewa płaci K i znów decyzja w kolejnym etapie należy do Ewy. Otóż Ewa albo składa identyczną ofertę C, czyli jakby decyduje się zapłacić to C, zrównuje tą licytowaną sumę. W tym wypadku Ewa otrzymuje dziecko, czyli dziecko trafia do Ewy, otrzymuje dziecko, ma wartość, którą przypisuje dziecku. Oczywiście musi zapłacić tą kwotę C i oczywiście również musi zapłacić karę, bo karę, to, że musi zapłacić karę, już wynikało z tego, że Anna zdecydowała się w tym drugim etapie nie zrzec się dziecka, tylko zaoferować C. Natomiast jeżeli Ewa
nie oferuje C, wówczas dziecko trafia do Anny, czyli Anna ma dziecko, WA, jednocześnie płaci tą kwotę C, natomiast Ewa ponosi karę. I teraz, proszę Państwa, przechodzimy jakby do kwestii najbardziej istotnej w tej procedurze. Mianowicie, ta procedura ma być niezawodna, w tym sensie, że jej wynik ma ujawniać prawdziwą matkę. I teraz załóżmy, ja chciałem może to szybko przedstawić, bo, że prawdziwą matką jest Ewa, to znaczy zakładamy, że prawdziwa matka przypisuje większą wartość swojemu dziecku niż matka fałszywa, czyli WE jest większe od WA. I teraz, jak wygląda przebieg gry w sytuacji, w której Ewa jest prawdziwą matką, czyli WE jest większe od WA? No, proszę Państwa, jeżeli prawdziwą matką jest Ewa, to znaczy WE jest większe od WA, to niech Państwo zauważą, że jeżeli Anna ma podjąć decyzję w tym momencie, czy zaoferować cenę, licytować, krótko mówiąc, to dziecko, to oczywiście ona będzie chciała zgłosić taką ofertę, w której ta wartość dla Ewy, WE minus C minus K, będzie mniejsza, czyli bardziej dotkliwa niż kara. No bo jeżeli tak będzie, to wtedy Ewa nie zaoferuje C i dziecko trafi do Anny. Ale problem polega na tym, że, niech Państwo zauważą, jeszcze raz powtórzę, że Anna musi zaoferować taką wartość C, że to WE minus C minus K jest mniejsze od minus K, tak jak mówiłem wcześniej. Ta wartość musi być mniejsza od tej wartości, żeby Ewa wybrała nie oferować C i wtedy dziecko trafia do Anny. Mamy tutaj, że tak powiem, prostą nierówność, to WE minus C minus K minus, jest mniejsze od minus K. Można to po przekształceniach, oczywiście otrzymujemy wartość, że WE jest mniejsze od C. Ale ponieważ założyliśmy, analizowaliśmy teraz tą sytuację, w której Ewa jest prawdziwą matką, WE jest mniejsze od WA, to jeżeli to ma być prawdziwe, to również będzie prawdziwe. Ale jeżeli WA jest mniejsze od C, no to jest oczywiste, że Anna nie zaoferuje takiej oferty, która by sprawiło, że Ewa nie będzie licytować równej wysokości i w ten sposób jakby rezygnować z dziecka. Czyli krótko mówiąc, Anna nie może zaoferować takiej ceny za dziecko, ponieważ ta cena przekracza wartość, jaką to dziecko dla niej ma. A ponieważ Anna nie zaoferuje więcej niż wartość dla niej dziecko, dlatego wybierze w tym momencie strategię zrzec się dziecka. Czyli Państwo zauważą, że procedura jest jakby na tyle wyrafinowana, że rozważamy najpierw na razie ten pierwszy przypadek. Prawdziwą matką jest Ewa, to jest wartość dziecka dla Ewy jest większa od wartości dziecka dla Anny, że wynikiem gry będzie taki wynik, w którym dziecko trafia do prawdziwej matki. Ja już nie będę przedstawiał sytuacji drugiej, to znaczy takiej, w której prawdziwą matką jest Anna, ale generalnie rozumowanie jest bardzo analogiczne, jest analogiczne w stosunku do tego, które przedstawiłem przed chwilą. Krótko mówiąc, gra po dokonaniu analogicznej analizy okaże się tego rodzaju, że wynikiem tej gry będzie sytuacja, w której Ewa wybiera strategię zrzeć się dziecka już w pierwszym ruchu. Czyli wydaje się, że mamy wyrafinowaną procedurę, która jest odporna na ukrywanie swoich właściwych preferencji. Proszę Państwa, tu jest jakby takie podsumowanie, że przy założeniu racjonalności kobiet, tych matek tutaj, i równości ich majątku, no to oczywiście zakładamy, że możliwość licytowania jest równa. Gdyby było tak, że jedna z nich jest zupełnie pozbawiona środków pieniężnych, to wtedy cała procedura by legła w gruzę. Prawda? Natomiast zakładamy przy tych dwóch założeniach, wynikiem gry będzie zawsze sytuacja, w której dziecko trafia do prawdziwej matki. I teraz to jest bardzo interesujące, że Salomon w ogóle nie musi znać wartości WA i WE. To nie jest zupełnie istotne. Co jest druga rzecz istotna, że w trakcie gry żaden z graczy w rzeczywistości nie ponosi żadnej kary, nie płaci wartości C. Czyli ta kara, to licytowanie, one miało tylko stworzyć pewien system bodźców, który miał wygenerować, czy ukazać, ujawnić prawdziwą matkę. Teraz sankcje te tworzą właśnie zespół bodźców, mający zagwarantować, że wynik równowagi będzie równocześnie wynikiem sprawiedliwym, czyli że dziecko trafi do rzeczywistej matki.
I teraz to jest kontrpropozycja teoretyków gier, troszkę po moich uproszczeniach, bo ona jest w swojej wersji oryginalnej jest jeszcze troszkę jeszcze jest bardziej zagmatwana, która ma być alternatywą do tego, co zrobił Salomon. Proszę Państwa, oczywiście można jednak, wracając do pytania, czy Salomon rzeczywiście okazał mądrość, w ten sposób zachowując się w kontekście tego dylematu, no, że Salomon jednak wykazał większą mądrość z uwagi na to, że jednak prostota procedury jest rzeczą niezwykle istotną. Co więcej, można dopowiedzieć to, czego nie ma w Księdze Królewskiej, że pewnie Salomon założył, że gdyby obie matki się zrzekły dziecka, czyli gdyby nawet ta matka fałszywa udawała litość, to pewnie również na tę opcję miał jakiś plan Salomon przygotowany, gdybyśmy chcieli bronić Salomona i że on w ogóle nie zamierzał rozciąć tego dziecka na dwoje. No i teraz jeszcze zupełnie oczywisty zarzut, to znaczy gdybyśmy chcieli dla tego rodzaju powieści ułożyć pewną sugestywną opowieść i umieścić ją w Biblii, no byłoby to raczej skomplikowane. To znaczy naprawdę musiałoby się wykazać ogromną wyobraźnią literacką, żeby do takiej, powiedziałbym, suchej i małobarwnej struktury wymyślić coś naprawdę, co by przemawiało do czytelnika. No w każdym razie wydaje się, że jednak czasami ta prostota, która przychodzi do porządku dziennego nad pewnymi założeniami, które nie zawsze muszą być spełnione, ale w tej sytuacji być może mogą. No, nierządnice niekoniecznie muszą być wyrafinowanymi strategami, szczególnie w sytuacji, w której działają pod wpływem emocji, a nie pod wpływem racjonalnej decyzji, racjonalnego rozumowania. No, być może jest procedurą skuteczniejszą. A chciałem zauważyć jeszcze ostatnią rzecz, jakby kończąc ten wątek. Mianowicie w tej oryginalnej strukturze Salomona ten wynik równowagi, który pojawiał się w efekcie wyboru określonych strategii przez graczy, był wynikiem niesprawiedliwym w tym sensie, no, że po prostu jedna z kobiet mówiła zrzekam się dziecka, druga nie zrzekam się dziecka. Znaczy, nic nie było w tej strukturze takiego, że to dziecko trafiało do prawdziwej matki w samej tej grze. Natomiast w tej grze, którą zaproponowali ci dwaj teoretycy gier, o których mówiłem, interesujące jest to, że ona jest skonstruowana w taki sposób, że wynik równowagi jest tego rodzaju, że po prostu dziecko trafia do prawdziwej matki. To jest taka procedura, która jakby nie tylko ujawnia tożsamość prawdziwej matki i później potrzeba jeszcze jednej decyzji Salomona, że przyznaje dziecko prawdziwej matce, ale w samej tej procedurze jest coś takiego, że ona sprawia, że dziecko trafia do prawdziwej matki. To, co powiedziałem do tej pory w tym drugim wątku, to znaczy w ukazaniu tej alternatywnej struktury dla alternatywnej gry, to było troszkę jakby, rozumiem, skomplikowane i szybko przedstawione, natomiast mam nadzieję, że sama esencja została przynajmniej jakoś jasno przeze mnie przedstawiona. Mianowicie, że chodziło o zbudowanie systemu bodźców, który sprawiałby, że matki jakby będą zmuszone, zdeterminowane do ujawnienia swoich preferencji, do wyboru takiego, który będzie wyborem sprawiedliwym. To jest jakby pierwszy wątek rozważań w kontekście tych dylematów etycznych. Ilustrowałem go przykładem Salomona. Teraz chciałbym przejść do innego wątku, w jakiś sposób związanego z pierwszym, bo jak Państwo zobaczą, również pojawi się odniesienie do tradycji żydowskiej, w której faktycznie istnieje, która jest tradycją bogatą, jeżeli chodzi o analizowanie różnego rodzaju sytuacji decyzyjnych, kazusów, w których trzeba jakieś dobro między kogoś podzielić, czyli klasycznych problemów sprawiedliwości dystrybutywnej. I teraz ten drugi jakby wątek, który później posłuży do zbudowania pewnej ogólniejszej typologii sytuacji, w których teoria gier pomaga w rozwiązywaniu dylematów etycznych, to będzie takie pytanie znów ogólne. Mamy z jednej strony Arystotelesa, nie Sokrates, Arystotelesa, z drugiej mądrość Talmudu. I teraz okazuje się, że istnieje między nimi pewnego rodzaju napięcie i pewnego rodzaju, no, można powiedzieć, nawet sprzeczność. Rozważmy taki elementarny czy bardzo prosty kazus. To znaczy mamy dwóch wierzycieli. Wierzyciela pierwszego, który ma roszczenie w wysokości powiedzmy 60 zł do dłużnika. Wierzyciela drugiego, którego roszczenie wynosi 180 zł i dłużnik dysponuje 90 zł. I teraz jest pytanie, jak podzielić te 90 zł między wierzycieli? Niech x1 to będzie suma, która przypada wierzycielowi pierwszemu, x2 suma przypadająca wierzycielowi drugiemu. I teraz, jak na to pytanie powiedział Arystoteles? No, przypuszczam, że tak jak większość z Państwa, bo Arystoteles w tym przypadku jakby wynosi na poziom teoretyczny takie pewne nasze najbardziej spontaniczne intuicje odnośnie dystrybucji tego rodzaju dóbr. Mianowicie chodziło o podział proporcjonalny.
Znaczy stosunek roszczeń wierzyciela pierwszego i wierzyciela drugiego, czyli 1:3, powinien być taki sam jak stosunek przyznanych części z tych 90 zł. Czyli powinien wynosić 1:3, oczywiście suma tych części powinna wynosić 90. Czyli Arystoteles podzieliłby tą kwotę w taki sposób, że 22,5 zł dla wierzyciela pierwszego, 67,5 zł dla wierzyciela drugiego. Natomiast jeżeli chodzi, i teraz jest pytanie, czy istnieje jakaś procedura, no bo ta wydaje się uderzać swoją racjonalnością i oczywistością. Czy mówiąc w ogóle jest sens i są jakieś powody, żeby kwestionować rozwiązanie Arystotelesa, rozwiązanie proporcjonalne? Otóż są dwa rodzaje powodów. Znaczy, pierwsze powody to są te, które można nazwać ogólnymi, to znaczy nawet na poziomie czysto teoretycznej analizy, bez szukania w literaturze źródłowej jakichś alternatywnych pomysłów, w jaki sposób dokonywać dystrybucji, można pokazać, że proporcjonalność nie jest metodą uniwersalnie dającą się zastosować i jakby zupełnie niekontrowersyjną. I teraz, jakie można byłoby zarzuty w stosunku do tej metody podnieść? Czy jest jasne, że to rozwiązanie sprawiedliwościowe jest, tak jak Państwu mówiłem wcześniej, zakorzenione w prawie, zwyczaju, kanonach sprawiedliwości dystrybutywnej. Dystrybuujemy jakieś dobra stosownie do tego, co uznamy za istotne, na przykład stosownie do potrzeb, stosownie do wkładu, stosownie do roszczeń jakichś czysto prawniczych, czyli stosownie do, czyli proporcjonalnie do. A jeden z teoretyków gier, Peyton Young, zauważył, że istnieją no, pewne takie ogólne powody, dla których no, to nie musi być rozwiązanie uniwersalne. Znaczy, pierwszym problemem takim czysto pomiarowym, można powiedzieć, jest to, że rozwiązanie proporcjonalne zakłada możliwość zmierzenia stopnia spełnienia przez każdego pretendenta danego relevantnego kryterium, czyli na przykład kryterium potrzeby. Jest jasne, że jeżeli uznamy, że stosowną regułą sprawiedliwości jest każdemu według potrzeb, no to jest pytanie, w jaki sposób można byłoby skwantyfikować potrzeby różnych osób, prawda? Wchodzimy na poziom subiektywnej analizy i tutaj kwestia pomiaru jest mało przekonująca. No ale oczywiście w przypadku naszym, od którego wyszliśmy, ten problem nie jest istotny, no bo tutaj mamy jakby przyjęte, określone roszczenia 60 i 180 zł. No i to są roszczenia, które zakładamy, są równe po prostu pożyczce, którą ci wierzyciele udzielili dłużnikowi. Czyli jakby tutaj ten wątek odpada. Natomiast inny problem, to znaczy dobro musi być podzielne. Jest jasne, że jeżeli dobro jest niepodzielne, to wtedy trudno zastosować regułę proporcjonalności. No i teraz, jak można by sobie z tym radzić? Na przykład w taki sposób, to jest jeden z pomysłów, żeby dystrybuować szanse jego otrzymania. Na przykład wyobraźmy sobie, że mamy dwóch żołnierzy, którzy mogą opuścić nie wiem, front. Jest jakieś zarządzenie, że możemy zwolnić jednego żołnierza ze służby wojskowej. Każdy chce, zakładamy, wrócić do domu. Teraz pytanie jest, jak to zrobić. Załóżmy, że jeden z nich przebywał na wojnie 10 lat, drugi 5 lat. No i teraz, jak mielibyśmy zastosować w tym przypadku regułę proporcjonalności? To znaczy jest to trudne, bo mamy dobro niepodzielne, jakim jest zwolnienie jednej osoby z tej służby wojskowej. No i teraz jakby najbardziej chyba intuicyjną w tym przypadku regułą byłaby reguła, która po prostu zwalniała tę osobę, która jest dłużej, bez żadnych dodatkowych dywagacji. To znaczy jest to tak zwana reguła priorytetu. Ta osoba, która była dłużej, jest po prostu jako pierwsza zwolnienia ze służby wojskowej. Zwolennik tezy, że reguła proporcjonalności ma charakter uniwersalny, mógłby powiedzieć, że można byłoby rozdystrybuować szanse zwolnienia ze służby wojskowej w taki sposób, żeby osoba, która była w wojsku 10 lat, miała szansę dwa razy większą niż osoba, która była 5 lat. No, czyli na przykład, jeżeli mamy kostkę z 6 ściankami, prawda, to można powiedzieć, że ścianki od 1:4 to byłyby ścianki, które są na korzyść tego, który był 10 lat, a te ścianki, dwie pozostałe, są na korzyść tego, który był krócej w wojsku. No i teraz rzucamy kostkę. I to oczywiście byłoby idealnie proporcjonalne w tym sensie, że dystrybuowaliśmy szanse w tym przypadku, ale wydaje się, że to jest dość sztuczne w zasadzie, że nasze intuicje nam podpowiadają, że w tej sytuacji po prostu osoba, która była dłużej na froncie, powinna jako pierwsza z tego frontu wrócić do domu. No, podobnie na przykład w sytuacji, w której mamy dwie osoby, które oczekują na jedną nerkę, prawda, do przeszczepu, dwie osoby. Zakładamy, że
nie różnią się pod żadnymi istotnie medycznymi względami, różnią się tylko czasem oczekiwania. No teraz znów jest pytanie, czy powinniśmy analogicznie stosować regułę do tego kazusu z wojskiem, regułę priorytetu, czy właśnie sztucznie generować regułę proporcjonalności. Przecież są jeszcze inne techniczne szczegóły, ogólne zarzuty, o których nie będę mówił, bo nie ma chyba na to czasu. Taka jeszcze jedna uwaga. Oczywiście w prawie podatkowym jest pytanie, czy powinniśmy stosować podatek liniowy, czyli proporcjonalny. Czyli krótko mówiąc, wszyscy powinni płacić podatki w tej samej wysokości procentowej. Czy powinniśmy zastosować progresję, czy na przykład jeżeli ktoś, nie wiem, zarabia dwa razy więcej, to może płacić podatek nie dwa razy większy od tego, który zarabia dwa razy mniej, ale cztery razy większy, czy trzy razy większy, prawda? I teraz to, że się w ogóle dopuszcza możliwość stosowania podatku progresywnego, świadczy o tym, że jednak no, reguła proporcjonalności nie jest wcale oczywista. Oczywiście reguła progresji jest w pewnym sensie strasznie no, pojęciowo niedopracowana, no bo jest pytanie, jaka progresja, jak ją uzasadniać i tak dalej. No, ale w każdym razie odchodzi się od, przynajmniej są pomysły ze strony ekonomistów czy polityków orientacji raczej lewoskrętnej, żeby właśnie myśleć o na podatku progresywnym czy nieproporcjonalnym, ale to są takie ogólne zarzuty w stosunku do reguły proporcjonalności, które nie przedstawiają żadnej dobrej alternatywy, no poza tą regułą priorytetu, o której powiedziałem wcześniej. Natomiast chciałem teraz Państwu przedstawić, nawiązując do tytułu tego fragmentu, mianowicie Mądrość Arystotelesa czy Mądrość Talmudu, o pewnym pomyśle, który jest dość uderzający i fascynujący teoretycznie. Który wzbudził szeroką dyskusję wśród teoretyków gier, co interesujące. Jeden z najwybitniejszych teoretyków gier, Robert Aumann, który jest Żydem i który pracuje na Uniwersytecie w Jerozolimie, poświęcił właśnie fascynujące teksty temu rozwiązaniu talmudycznemu. Zresztą dość, niesamowicie elegancko napisane teksty i teraz jest taki bardzo ładny fragment w jednym z jego artykułów poświęconych właśnie temu rozwiązaniu talmudycznemu, sprawiedliwościowemu. Mianowicie on zastanawia się, czy to nie jest z jego strony jakby przejaw buty, że on uważa, że rozwiązuje problem jakby zbadania dogłębnie tej reguły talmudycznej, z której strony zmagało się tylu wybitnych no, komentatorów Talmudu, na przykład nie wiem, Rashi, prawda, w XI wieku, który też się z tym problemem zmagał. On pisze wyraźnie, uznaje swoją pokorę, uznaje, że jest o wiele, jakby czuć szczerość w tym jego wyznaniu, jest jakby obdarzony o wiele mniejszą wiedzą, w sensie mądrościowym, niż wszyscy tamci komentatorzy. Natomiast ma nad nimi jedną małą przewagę, to znaczy dysponuje narzędziem, którego oni nie mieli, jakim jest teoria gier. I właśnie teoria gier pozwala mu jakby dokładnie zbadać to dość tajemnicze rozwiązanie, ale przy bliższym wejrzeniu okazuje się, że zupełnie w sensie teoretycznym równoprawny w stosunku do arystotelewskiego, jakim jest rozwiązanie talmudyczne. To rozwiązanie jest nazywane czasami regułą spornej szaty, contested garment rule. Nazwa się wzięła stąd, że w Talmudzie zapisany kazus dwóch osób, które jakby wydzierają sobie szatę. Stoją przeciwko siebie, każda z nich wydziera sobie szatę. Jedna z nich mówi, całość jest moja, druga mówi, że połowa tej szaty jest moja. Teraz jest pytanie, jak rozstrzygnąć spór tych dwóch osób, które sobie wydzierają szatę i każda ma określone roszczenia w stosunku do tej szaty. Oczywiście Arystoteles powiedziałby, że osoba pierwsza, czyli ta, która się domaga całej szaty, otrzymuje 2/3, osoba druga otrzymuje 1/3, no bo stosunek 1/3 do 2/3 jest taki, jak 1/2 do 1, prawda? Czyli to jest rozwiązanie proporcjonalne. Tak jak powiedział Arystoteles, gdyby się przyglądał tej sytuacji sporu między tymi dwiema osobami. Natomiast Talmud proponuje inne rozwiązanie. Otóż Talmud mówi, że osoba pierwsza, czyli ta, która domaga się całej szaty, powinna otrzymać 3/4, osoba druga otrzymuje 1/4. I teraz uzasadnienie intuicyjne jest takie, że osoba pierwsza nie odstępuje, w sensie, jeżeli patrzymy na jej roszczenie, nie odstępuje niczego osobie drugiej, natomiast osoba druga odstępuje sobie pierwszej połowie szaty, bo ona się domaga połowy szaty, a więc domyślnie zrzeka się połowy szaty na rzecz drugiej osoby. A więc spór toczy się o pozostałą połowę. I teraz no, nie ma żadnych racji, jak można by ten spór rozstrzygnąć, a więc stosujemy rozwiązanie jakby symetryczne. Taki najbardziej neutralne w pewnym sensie. To znaczy dzielimy pozostałą część po połowie. I teraz mamy wtedy ten wynik, o którym mówi Talmud, że osoba pierwsza otrzymuje 3/4, osoba druga otrzymuje 1/4. I teraz rozważmy tą ideę troszkę dokładniej, to znaczy, żeby pokazać, że ona jest pewną interesującą alternatywą dla tego, co na temat sprawiedliwości dystrybutywnej mówił Arystoteles. Mianowicie to rozwiązanie talmudyczne,
Gdyby chcieć je wysłowić nieco ogólniej, brzmiałoby następująco, że zakładamy, że dwie osoby, zajmujemy się sytuacją na razie, w której mamy do czynienia z dwiema osobami zgłaszającymi roszczenie do określonej ilości dóbr. Zakładamy, że dwie osoby mają roszczenia do pewnego zasobu dóbr i suma tych roszczeń przekracza dostępną ilość dóbr. No, jeżeli nie przekracza, sytuacja jest prosta. No, zaspokajamy dobra, zresztą robimy no, to, co uważamy za stosowne, nie jest to istotne wtedy. I teraz każdej osobie zgłaszającej roszczenie należy przyznać jej niesporną część. To jest tak zwana uncontested part. Czyli jest to ta część, która jest równa sumie, jaka pozostałaby po pewnym zaspokojeniu roszczenia drugiej strony, czyli w przypadku tej szaty. To jest ta połowa, bo ja mam roszczenie do połowa, więc domyślnie zrzekam się tej reszty, czyli jest to niesporna część. No ewentualnie, jeżeli moje roszczenie przekracza ilość dostępnych dóbr, no wtedy przyjmujemy wartość zerową, czyli że ta część bezsporna przypadająca drugiej stronie wynosi zero. W sytuacji z tą sporną szatą, jeżeli ja mówię, że całość jest moja, to wtedy ja się nie zrzekam niczego domyślnie na rzecz drugiej osoby. I teraz i połowę nadwyżki ponad sumę niespornych części, czyli połowę spornej części. Czyli to jest jakby na poziomie troszkę ogólnym wysłowione. I teraz można by to przedstawić matematycznie w taki sposób. De facto tutaj, jakby Państwo się bliżej przyjrzeli, to są tylko, pojawiają się pewne formułki, ale nic nie wnoszą pojęciowo w stosunku do tego, co powiedziałem do tej pory, czy to jakby jest nieistotne. Natomiast w tej drugiej części jest interesująca rzecz taka, że są sformułowane pewne uogólnienia na temat tego, jak ta reguła działa. I teraz, jeżeli to A0, suma dóbr, A0 to jest... Tak, dostępna suma do podziału, czyli ta suma, ta ilość dóbr. Jeżeli ta suma dóbr jest mniejsza od najmniejszego roszczenia, i tu jest pewien interesujący punkt rozumowania jakby żydowskiego, talmudycznego, rozwiązanie talmudyczne nagradza równo. To znaczy, jeżeli na przykład mamy dwie osoby, z których jedna ma roszczenie 90, druga ma powiedzmy 180, a ilość dostępnych dóbr wynosi 80, to jakby fakt, że jest różnica wysokości roszczeń z punktu widzenia jakby talmudycznego kompletnie nieistotne. Istotne jest tylko to, że ilość dostępnych dóbr nie wystarcza do zaspokojenia w pełni żadnego z tych roszczeń. Czyli uznaje się za nierelewantną zupełnie tą różnicę w tym kontekście. Oczywiście Arystoteles by się z tym nie zgodził. Arystoteles by przyjął zupełnie inne rozwiązanie. Również w tym przypadku byłoby rozwiązanie proporcjonalne do wysokości roszczeń. Z punktu widzenia talmudycznego jest to nieistotne. Czyli jeżeli ta suma do podziału jest mniejsza od najmniejsze roszczenie, wtedy rozwiązanie talmudyczne nagradza równo. To jest taki element egalitarny, krótko mówiąc, w tym rozwiązaniu talmudycznym, którego nie ma rozwiązaniu arystotelesowskim, proporcjonalnym. Jeżeli ta suma do podziału jest większa od największego roszczenia, to rozwiązanie talmudyczne przyznaje równe straty. To jest jakby ta druga regularność, którą w aplikacji tego zastosowania, tego rozwiązania możemy dostrzec. No i dla pozostałych wartości przyznaje osobie z najmniejszym roszczeniem dokładnie jedną drugą jego roszczenie. Gdy Państwo wrócili do tego kazusu, który wcześniej mówiłem, o którym wcześniej przedstawiałem, mianowicie do tego kazusu 60, 80 i 90, no to Państwo zauważą, że rozwiązanie talmudyczne przyzna wierzycielowi drugiemu 60, natomiast pierwszemu 30, zupełnie inaczej niż arystotelesowskie, no z uwagi na to, że ta osoba pierwsza zrzeka się domyślnie 30 na rzecz drugiej, prawda, czyli ta dostaje jakby 30, z uwagi na to zrzeczenie się domyślne. To jest ta niesporna część. Natomiast ta sporna część, czyli to 60 jest dzielone równo, czyli do tych 30 wierzyciela drugiego dodajemy 30, mamy 60, pierwszy dostaje 30. Jest to, jak Państwo widzą, inaczej niż sugeruje Arystoteles. Arystoteles dzieliłby to w taki sposób. Talmud dzieli to w inny sposób. I teraz, proszę Państwa, taka dygresja, mianowicie co skłoniło Aumana, tego teoretyka gier, o którym wspominałem, do dokładnego zbadania matematycznych własności tego rozwiązania talmudycznego. Nie tyle ta historia z tą sporną szatą, bo ona była dość trywialna, ona się gdzieś tam pojawiła na marginesie jego rozważań, a taki dość słynny fragment, który właśnie był przedmiotem analiz wielu komentatorów talmudycznych, z Talmudu babilońskiego Ketuba 93, a Ketuba to, jak Państwo wiedzą, jest to umowa przyślubna w judaizmie. I teraz w tym fragmencie był analizowany kazus, w której ja tutaj
boldem napisałem 100, 200, 300, bo w Talmudzie pojawia się jakby ta tabelka w takiej formie zwartszej, w której rozważa się właśnie tylko te trzy sytuacje. Mianowicie wyobraźmy sobie, że mamy trzy osoby, które mają roszczenie w wysokości 100, 200, 300 w stosunku do określonego majątku. Teraz ten majątek może mieć wartość, wysokość 100, 200, 300. Trzy kazusy są rozważone właśnie w Talmudzie babilońskim. I teraz dlaczego Rashi i tylu innych wybitnych komentatorów było skonfundowanych tymi zapisami talmudycznymi? No bo jest tu pewien zagadkowy element. Niech Państwo zauważą. Jeżeli wartość majątku do podziału, czyli tej sumy do podziału, wynosi 100, no to reguła talmudyczna, czy jakby Talmud, tu jeszcze ta reguła dopiero musi być zrekonstruowana przez teoretyków gier, on zachowuje się egalitarnie, to znaczy wszyscy wierzyciele otrzymują 33 1/3, czyli wydaje się, że on jest tutaj egalitarny. Jeżeli zobaczymy na sytuację, w której majątek wynosi 300, to w tej sytuacji ta reguła talmudyczna zachowuje się jak reguła arystotelesowska, w tym akurat przypadku, prawda? Bo mamy 50, 100, 50, 100 i 150, czyli mamy podział proporcjonalny do wysokości roszczeń. Natomiast zupełną konfuzją dla komentatorów była właśnie ta sytuacja, w której wysokość majątku wynosi 200. Bo 50, 75, 75, dlaczego takie liczby się pojawiają? Teraz jak sformułować regułę ogólniejszą, która by obejmowała te trzy przypadki. Nie potrafiono tego zrobić właśnie z uwagi na to, o czym mówiłem wcześniej, to znaczy, jak napisał Aumann, nie dysponowano tym narzędziem, które by to pozwoliło dokładnie zrobić. Natomiast właśnie teoretycy gier pokazali, że rzecz niesłychanie interesującą, że ta reguła talmudyczna, która przewija się właśnie w różnych fragmentach Talmudu Babilońskiego, jest regułą spójną i de facto bardzo wyrafinowaną matematycznie. To znaczy jest to reguła, która po pierwsze w każdej sytuacji dystrybucji określonych dóbr między dowolną ilość byle skończoną podmiotów generuje zawsze jedno rozwiązanie i dla każdego istnieje. To jest bardzo ważne z punktu widzenia, że tak powiem, uniwersalności czy wartości określonej reguły dystrybucyjnej. I teraz mówiąc innymi słowy, dla dowolnej sytuacji, w której musimy podzielić pewną skończoną, ograniczoną ilość dóbr między określoną liczbę podmiotów, istnieją tak zwane, to jest termin, który wprowadził właśnie Aumann, CG, czyli Contested Garment, on tak to nazywa, Consistent Divisions, czyli spójne. W tym sensie spójne, jakby Państwo się bliżej temu przyjrzeli, jeżeli Państwo rozważą dowolną parę z danego rzędu, że powiem wypłat dla poszczególnych wierzycieli, na przykład, nie wiem, 50 czy 100, czy 50, 50, czy 50, 50, dla dowolnych par, to okaże się, że one są spójne z tą regułą talmudyczną, którą ja wcześniej przedstawiłem. W tym sensie, że jeżeli na przykład mamy regułę może jakieś 50 i 75, to teraz, znaczy te wypłaty 50, 75 dla gracza pierwszego, który ma roszczenie 100 i gracza drugiego, który ma roszczenie 200, to w tym przypadku suma tych wypłat wynosi 125. I teraz, biorąc pod uwagę wysokości roszczeń tych osób, te wypłaty są spójne w tym sensie CG. No dlaczego? No dlatego, że jeżeli mamy 125 sumę do podziału dla tych dwóch osób, a roszczenie pierwszej wynosi 100, prawda, no to ona się zrzeka domyślnie 25 dla tej innej osoby, natomiast pozostała setka jest rozdystrybuowana między nimi równo. Czyli od tych 25 osoba druga otrzymuje 50, ona otrzymuje 50. Jeżeli Państwo by dowolne pary z danego rzędu rozważyli, okazuje się, że one są spójne CG, czyli w sensie consistent divisions. Czyli krótko mówiąc, ta reguła, która się pojawia w Talmudzie, nie jest regułą jakąś kazuistyczną, ad hoc, która jest w dodatku niespójna, jak długi czas sądzono, patrząc na ten kazus 200, tylko to jest reguła, która jest właśnie spójna, konsekwentna, która w jakiś no, wyrafinowany sposób, który trudno dokładnie opisać jakby proces psychologiczny, który sprawił, że twórcy Talmudu do niej doszli, ale można powiedzieć, że oni chcieli, można by sugerować, że być może oni chcieli w jakiś sposób pogodzić intuicję
egalitarny z intuicjami proporcjonalnymi. Trudno to dokładnie zrekonstruować, można byłoby się nad tym zastanowić bliżej. No w każdym razie powstała w tego w wyniku reguła spójna i wyrafinowana. Proszę Państwa, ja już może nie chcę jeszcze wprowadzać dodatkowej, że tak powiem, wzbogacać tej dyskusji, bo już godzina minęła tego wykładu. Nie wiem, ile jeszcze mam czasu, może jeszcze 10 minut. No w każdym razie chciałem jeszcze powiedzieć, że oprócz reguły talmudycznej jest jeszcze reguła Maimonidesa, która ma troszkę inny charakter. Ona mówi, że zasób dóbr powinien być podzielony równo z ostrzeżeniem, że nikt nie może otrzymać więcej niż wynosi jego roszczeń. To jest znów pewien inny pomysł, który w naszym kazusie wyjściowym generuje wypłaty 45-45. No w każdym razie, proszę Państwa, żeby jakoś podsumować, już nie wchodząc w opis tych pozostałych kazusów, sytuacja jest bardzo interesująca z punktu widzenia czysto teoretycznego, bo wyszliśmy od takiej intuicji zdroworozsądkowej, okazało się, że arystotelesowskiej, że w sytuacji dystrybucji dóbr właściwie proporcjonalność jest czymś zupełnie naturalnym. Tymczasem okazuje się, że w tradycji konkurencyjnej, w jakimś istotnym sensie tradycji żydowskiej, pojawiła się reguła, która jest regułą równie atrakcyjną z punktu widzenia czysto teoretycznego. Ona wzbudza zachwyt teoretyków gier z różnych powodów, o których tutaj jeszcze nie mam czasu i nie będę mówił. I która, jak Państwo widzą, prowadzi do zupełnie innych dystrybucji niż reguła proporcjonalna. To wszystko jest piękne, prawda? Mamy regułę żydowską, opracowaną teoretycznie przez teoretyków gier. Więc tu się wkrada pewien element czegoś, co jest niemile widziane z punktu widzenia przynajmniej tradycji zachodniej. Jakiś moment, element relatywistyczny, prawda? Bo wydawałoby się, że jak mamy dystrybucję dóbr, no to nie ma nic oczywistszego niż zastosowanie reguły proporcjonalności. Tymczasem okazuje się, że są alternatywne reguły, dobrze uzasadnione, zaksymatyzowane przez teoretyków gier, które prowadzą do innych wyników. No jak Państwo tutaj zobaczą na przykład kazus drugi, który jest wariantem tego kazusu, który przedstawiłem w tej dużej tabelce, no okazuje się, że reguła Maimonidesa przyznaje wypłaty 100, 150 z rozwiązaniem proporcjonalne takie wartości, reguła talmudyczna inne wartości. I wszystkie te rozwiązania są oparte na bardzo intuicyjnych, na bardzo dobrze zaksymatyzowanych pomysłach, krótko mówiąc, teoriogrowo dobrze opracowanych. Proszę Państwa, ja chyba swój czas źle skalkulowałem. Wydawało mi się, że będzie można przedstawić to zwięźlej i szybciej niż mi się wydawało. W każdym razie, żeby jeszcze sprawę skomplikować. Otóż John Nash, który poza tym, że wprowadził pojęcie równowagi do teorii gier, znaczy nie tyle wprowadził, co pokazał, że równowaga istnieje w każdej grze o sumie zerowej, nie zerowej również, bo o tym, że w zerowej istnieje, wiedziano przed nim. Otóż on również wymyślił, czy zaproponował pewne rozwiązanie sprawiedliwościowe, zupełnie na odmiennych podstawach pojęciowych niż arystotelesowskie i talmudyczne, które jest oparte na pojęciu użyteczności, którą my czerpiemy z określonego wyniku. Tu jest znów kolejna konkurencja dla pomysłów, już wiemy, arystotelesowskich, talmudycznych i Maimonidesa. To jest niesłychanie eleganckie rozwiązanie Johna Nasha, które było z jednym z jego dwóch największych osiągnięć w zakresie teorii gier, to znaczy sformułowanie rozwiązania tak zwanego problemu targu, czyli problemu, w którym dwie osoby spierają się co do tego, jak podzielić między sobą siebie pewną nadwyżkę dóbr, którą mają skądinąd, na przykład mogły razem ją wyprodukować, mogło to być coś, co dostali od jakiegoś bogatego filantropa, czy coś w tym rodzaju. Jest pytanie, jak oni to powinni między sobą podzielić, nie mając żadnych roszczeń w sensie jakby prawnym, które zakładaliśmy na przykład prezentując kazus arystotelesowski. No i nasz coś zaproponował pewne interesujące rozwiązanie, które jest pewnym wariantem rozwiązania utylitarystycznego, ale z istotnymi modyfikacjami. Nie będę go przedstawiał, bo nie ma na to czasu. W każdym razie chciałem powiedzieć, że w tym naszym kazusie, który przedstawiałem, to jest znów zdumiewające. Mamy znakomicie zaksymatyzowane, niesłychanie eleganckie rozwiązanie Johna Nasha. Teraz Państwo pamiętają, że reguła proporcjonalności mówiła nam, że w tym kazusie wyjściowym powinniśmy podzielić te dobra w taki sposób, że wierzyciel pierwszy otrzymuje 22,5, drugi 67,5. Reguła talmudyczna nam mówiła, że 30-60, natomiast gdybyśmy zastosowali piękne rozwiązanie Nasha, mamy dystrybucję jakby odwrotną do tej, którą proponuje rozwiązanie talmudyczne, 60-30. No tu jest pytanie, czy teoria gier nam
pomaga rozwiązywać dylematy etyczne, czy raczej komplikuje nam sprawę. Znaczy, raczej być może pokazuje, że wszystko jest mniej oczywiste, niż na to by wskazywało intuicję. Że można budować matematycznie przekonujący, dobrze oparty na pewnych, no, też przekonujących intuicjach, rozwiązania, które prowadzą do zupełnie odmiennych wyników. Czy teoria gier pomaga i nie pomaga w rozwiązywaniu tych akurat problemów dystrybucyjnych, o których mówię, no bo pokazuje, że istnieje większa ilość uprawnionych rozwiązań, niż można byłoby sądzić na podstawie takiej pobieżnej czy szybkiej analizy. Proszę Państwa, jeszcze jeden wątek, o którym chciałbym powiedzieć, mianowicie, znów nie wchodząc w szczegóły, mianowicie czasami jest pytanie, czy można zbudować procedurę, która byłaby procedurą w sposób niezawodny, gwarantującą realizację pewnego przyjętego kryterium etycznego. Na przykład, jeżeli mamy sytuację, w której musimy podzielić tort między dwie osoby, prawda, czy między większą, no, między dwie osoby, taki kazus tutaj jest przedstawiony, no to jaka procedura by zagwarantowała, że dwie osoby, które muszą same to zrobić, aż jedna z nich jakby zakazujemy jej, czy nie chcą z jakichś tam powodów bezpośrednio się odwoływać do kryteriów etycznych, czy można taką nieetyczną, w sensie nie moralną, ale pozamoralną procedurę zbudować, która by gwarantowała, że jednak wynik będzie moralny. Oczywiście najprostszą procedurą, którą stosują de facto już dzieci, prawda, intuicyjni teoretycy gier, jest taka, że jedz, ile ty wybierasz, prawda. I teraz tu znów tylko otwieram pewną furtkę, w którą nie będę wchodził. Jest dział teorii gier, który rozbudowuje w sposób bardzo wyrafinowany ten elementarny pomysł budowania procedur, które gwarantują realizację pewnego określonego kryterium etycznego. Jest to troszkę podobne do tego, o czym mówiłem w kontekście Salomona, że tam mieliśmy też niejako zupełnie oczywiste kryterium etyczne, że dziecko trafia do prawdziwej matki. Tak powinno być. Tylko, że to nie był problem dystrybucji w sensie dystrybuowania pewnymi podzielnymi dobrami. Natomiast jakby ten obszar teorii gier zajmuje się, czy ten dział teorii gier zajmuje się, czy ten przedmiot badań teoretyków gier to dotyczy właśnie sytuacji, w której mamy pewne podzielne dobro, które chcemy według określonego kryterium rozdystrybuować, ale chcemy zbudować pewną pozaetyczną procedurę, która by gwarantowała, że taki wynik zostanie właśnie zrealizowany. Tu też są bardzo interesujące różnego rodzaju osiągnięcia i analizy. Nie będę, proszę Państwa, miał czasu, żeby pokazać, w jaki sposób można byłoby również teoriogrowo w ramach pewnej rozrywki teoriogrowej, już jakby mniej poważnej analizy, badać dzieła literackie. Jest teoretyk gier, którego lektury Państwu polecam, jeżeli Państwo by się tym interesowali, no, chociaż one są z różnych powodów heretyckie. Z punktu widzenia jakby klasycznego teoretyka gier, ale niemniej bardzo inspirujące, w których on między innymi rozważa rozgrywkę między Hamletem i Klaudiuszem. Jest pytanie między komentatorami literatury, czy Hamlet był takim właśnie niezdolnym do czynu melancholikiem, nie tak z osobą jakąś dotkniętą atrofią woli, czy był raczej wyrafinowanym strategiem. No i teraz można by pokazać, to jest coś, co teza, którą można uzasadnić nie tylko przez analizę jakby tekstu sztuki Szekspira, ale też właśnie za pomocą teorii gier, że jednak niesłychanie wyrafinowana rozgrywka strategiczna toczy się między z Hamletem i Klaudiuszem. Rozgrywka, w której de facto chodzi cały czas o zdobywanie określonych informacji i w której jest pewna rodzaju nieuchronność typowa dla tragedii w ogóle, a być może Szekspira w szczególności, że jeżeli wartości prawdopodobnie z określonego typu osiągają pewne wartości graniczne, a do tego wszystko zmierza od samego początku sztuki, no to wynik musi się skończyć tak, jaki zwykle widzimy w sztukach Szekspira, czyli wiele ofiar pod koniec sztuki, szczególnie w Hamlecie. W każdym razie szczególnie jest to interesujące właśnie w Hamlecie. Ta rozgrywka Hamleta z Klaudiuszem jest właśnie rozgrywką, w której, jak można tutaj zobaczyć, jak tutaj napisałem, że Hamlet zbiera wiedzę o faktach i teraz Klaudiusz również zbiera wiedzę de facto na temat wiedzy Hamleta. Bardzo elementarna obserwacja na temat tego, co się dzieje w sztuce, ale taka, która jest owocna w kontekście takiej szerszej analizy tej sztuki. I też można byłoby pokazać, w jaki sposób ta rozgrywka się między nimi toczy. Właśnie to jest tabelka, którą zaczerpnąłem z książki Stephena Bramsa, Theory of Moves. Nie będę w każdym razie tego komentował, bo to by już
wtedy już bym wykroczył bardzo znacznie poza przydzielony mi czas. No w każdym razie podsumowując, jakby mam nadzieję, że to podsumowanie będzie jasne, intuicyjne, mimo tego, że musiałem wiele wątków pominąć, które wydawało mi się, że zdążę w ciągu godziny powiedzieć. Mianowicie, gdybyśmy chcieli zbudować jakąś typologię sytuacji, w której teoria gier pomaga rozwiązywać dylematy etyczne, to wydaje mi się, że mielibyśmy do czynienia z takimi czterema sytuacjami, z czterema typami. Czy pierwszy typ to jest ten, który jest ilustrowany przez tą teoriografową rekonstrukcję zachowania Salomona, nie tą alternatywną procedurę, ale tą, która po prostu służyła do tego, żeby odtworzyć, co Salomon rzeczywiście zrobi według przekazu biblijnego. Że teoria gier może w pewnych przypadkach pomóc w odtworzeniu stanu faktycznego i w ten sposób umożliwić zastosowanie kryterium etycznego. Znaczy w tym kazusie Salomona jest jasno od początku, jakie kryterium etyczne trzeba zastosować. Tutaj teoria gier w tym kontekście nic nie pomaga. Po prostu dziecko powinno trafić do prawdziwej matki. I tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast wątpliwość dotyczy stanu faktycznego, to znaczy kto jest prawdziwą matką. No i w tym kontekście teoria gier pozwala nam ujawnić prawdziwą matkę właśnie w ten sposób, że umieszczamy kobiety w określonej sytuacji strategicznej, one się zachowują w określony sposób i to zachowanie ujawnia ich rzeczywiste preferencje, a preferencje definiują ich tożsamość jako prawdziwej albo fałszywej matki. To jest jakby pierwszy sposób stosowania teorii gier w kontekście etyki. Drugi, wydaje mi się, który można byłoby rozróżnić, polega na tym, że teoria gier formułuje kryteria etyczne dla problemu dystrybucji dóbr. No to chyba jest zupełnie jasne w kontekście tego, co udało mi się przedstawić. To znaczy, teoria gier proponuje na przykład rozwiązanie talmudyczne. Ono się troszkę inaczej nazywa już w kontekście teorii gier. To jest takie pojęcie wartości Shapleya, ale de facto jest uogólnieniem tego pojęcia talmudycznego. Albo rozwiązanie nasze, albo jeszcze inne rozwiązania Gautier. No jest ich bardzo wiele. W każdym razie od teoretyków gier płyną pomysły na temat tego, jak można byłoby sprawiedliwie dzielić dobra między określoną liczbę osób, czyli reguły sprawiedliwości dystrybutywnej, które są no nietrywialne w tym sensie, że one niesłychanie wzbogacają, komplikują i też jakby zmuszają do filozoficznego namysłu nad w ogóle istotą reguł sprawiedliwości dystrybutywnej, komplikują to, co było jakby taką wiedzą przyjętą wśród teoretyków sprawiedliwości, że Arystoteles niemal ostatnie słowa na temat proporcjonalności powiedział i proporcjonalność jest czymś właściwym właśnie w edycji nikomachejskiej. Okazuje się, że wszystko jest bardziej skomplikowane. Po trzecie, teoria gier pozwala budować procedury realizujące dane kryterium etyczne. Na przykład ta procedura jedź, ile ty wybierasz. To jest procedura, która ma mieć tę charakterystykę, że równowagi w tej grze to są równowagi sprawiedliwe, że na przykład określone dobro trafia do tej osobie, której ona się należy. Albo ta procedura, którą zastosowali komentatorzy tekstu Salomona, ta skomplikowana nadmiernie, którą Państwu próbowałem przedstawić na początku, to też jest reguła, to też jest procedura, która ma realizować dane kryterium etyczne. W tym przypadku kryterium polegające na tym, że dziecko trafia do prawdziwej matki. No i ostatni typ, być może najbardziej, najmniej przekonujący, nie wiem, czy on w ogóle zasługuje na wyróżnienie, który ilustruje tą sytuację Hamleta. No jest jasne, że różnego rodzaju strategiczne interakcje typu Hamlet, Klaudiusz, typu Edyp i wielu bohaterów, z którymi się styka w swoim życiu. Otóż te wszystkie sytuacje są nasycone różnego rodzaju dylematami etycznymi, problemami interpretacyjnymi i tak dalej. I teraz fakt, że można ten dylemat Hamleta, czy sytuację Hamleta, czy problem Hamleta w jakiś sposób analizować teorię grową, no też świadczy, że teoria gier może być przydatna w opisie podejmowania decyzji etycznych. To jest najbardziej ogólna charakterystyka, znaczy najbardziej ogólny i najsłabiej zdefiniowany przeze mnie typ. Te pierwsze trzy, wydaje mi się, są jasno zdefiniowane, ten czwarty jest troszkę ogólnikowy. Tu zastosowanie teorii gier jako pomocy w rozwiązywaniu dylematów etycznych no jest na wyrost. Ona tutaj nie pomaga rozwiązać dylematu etycznego, raczej pozwala jakby lepiej zrozumieć strukturę motywacyjną bohaterów, którzy są uwikłani w dylemat etyczny, ale sama w sobie dylematu etycznego nie rozwiązuje. Przecież to chyba tyle, co chciałbym powiedzieć dzisiaj. Przepraszam za pewien pośpiech i za jakby złe dopasowanie zawartości do ilości czasu, ale wydawało mi się, że zdążę powiedzieć to troszkę. Dziękuję bardzo.